Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maro Cobra G, a to kolejny materiał, lub można powiedzieć, że jeżeli ktoś mnie ogląda na YouTubie, choć tych osób jest naprawdę niewiele, kolejny odcinek serii Red Dead Redemption 2. Słuchajcie, dawno tej serii nie było, tej gry, ja sam nawet miałem zrezygnować z tej gry na jakiś czas, dlatego że mam po prostu za dużo takich gier, które są dosłownie za długie, nie? I problem w tym, że... Znaczy i głównym takim problemem, jaki jest właśnie, który właśnie występuje w takim czasie, kiedy macie za dużo gier, choćby nawet takich na minimum 100 godzin, jak nie lepiej, ale to wszystkie, kurwa, wszystkie, przepraszam, te gry, które my ogrywamy, są na dłużej niż 100 godzin, to jest około 200 godzin, te 3 gry, które ogrywamy. I dlatego chciałem zrezygnować z Red Dead Redemption, bo mylą mi się po prostu klawisze, bo mamy God of War, gdzie tam jest opcji, jest od cholery, mamy Assassin's Creed Odyssey i mamy oczywiście Red Dead Redemption i chciałem właśnie z Red Dead Redemption zrezygnować. Ale słuchajcie, bo wydarzyła się taka śmieszna informacja, o dziwo, poszedłem do pracy w Wigilię na całą zmianę popołudniową, także się wkurwiłem, mówię, nie, biorę konsolę i że dawno nie grałem, postanowiłem sobie w Red Dead Redemption pograć. Akurat kumpel przyszedł, który w ogóle nie pyka w różne gry, pyka tylko w FIFA i oglądał sobie, jak gram, i mówi, oho, w taką grę to bym sobie pograł. I sobie tak pomyślałem, kurczę, jednak ten Red Dead Redemption to jednak jest jedna z porządniejszych gier. I mówię, postanowiłem jednak, a pierdziele, mówię, nagrywamy. No i będziemy sobie kontynuować dalszą przygodę. No dużo mam tych gier, naprawdę już się nie wyrabiam i tak mało kto mnie ogląda na YouTubie. A propos, ale postanowiłem jednak, że będziemy te wszystkie długie gry ogrywać, to jest raz. A dwa, duże pozdrowienia od rodziny Zamorskich, czyli od tych dzieciaków, którzy mnie oglądają. Ja się ostatnio właśnie, słuchajcie, zastanawiałem, kto mnie na tym YouTubie ogląda, kto mnie lajkuje te filmy. Ja myślałem, że to mój jeden znajomy, że WinRear, ale on zazwyczaj z drugiej strony Godowor tylko komentuje i ogląda, choć czasami też wchodzi. Tak od dłuższego czasu ktoś te lajkuje mi te filmy, a później się okazało, Piotrek mi mówił, jeżeli oglądacie ten materiał, że to właśnie dzieci z rodzin zamorskich wyglądają, są wielkimi moimi fanami, także no bardzo za to dziękuję i mam nadzieję, że ten świąteczny odcinek, bo ja to nagrywam ten odcinek w pierwszy dzień świąt, mam nadzieję, że drugi dzień świąt wam pokażę ten materiał, to w tym pomyślałem, że w tym materiale podziękuję wam bardzo za te lajki, bo naprawdę macie rację, mało, bardzo mało mi osób na YouTubie ogląda, ale ja wrzucam to, jakoś mnie to nie zniechęca, bo ja bardzo lubię te gry, które nagrywam, także... Jedziemy z tym koksem, tak? Dobra, i pierwszą misją jakbym chciał wykonać... I ogólnie to mam tylko jedną misję na tym terenie. A, mamy dwie! Czekajcie, musimy się skupić, co to są za misje. Poprosić cię o spotkanie w jego obozie, nieopodal Strawberry. Aha, tutaj mamy coś. Czy to będzie jedna z takich fabularnych, widzę, napad na pociąg. A czemu by nie? Czemu by nie? To i tak daleko nie ma, także ruszymy. Mam nadzieję, że tutaj nie zapomniałem sterowania. Zwłaszcza, że ten Assassin's Creed God of War, no trochę tych opcji tam mają. Nie idzie się naprawdę pomieszać z tymi sterowaniami w tych grach. To będzie jedna z takich fajniejszych misji, chyba mi się wydaje, tym pociągiem. To będzie chyba drugi pociąg, na który będziemy napadać w mojej serii. Ja krótko gram w tego Red Dead Redemption, na ile? 20 godzin poświęciłem, z początek gry dopiero. A tak jest naprawdę na masę godzin, nie? Wow, dobra, tu jest gdzieś w tą mańkę. Dobra, już jest cel, nasz cel jest to już nieopodal. Ja pamiętam, jak tutaj te powozy, powozy z ropą czy z naftą tutaj sprowadzałem do gościa. Teraz on ma dla nas zadanie. Chyba on.
least it ain't your job. Ah, shut up, Arthur. Yeah, your job's starting the fights. It ain't winning them. We can scrap, Arthur. I'm just not good at homework. I can see. Besides, what do you care, Englishman? You've got no time for me. I tried to find you work, but then you're off cutting jobs with other folks, and your boy Sean doesn't get a look in. Guess I don't want to get shot, that's all. Yeah, you're a real fucking funny shit, Arthur Morgan, huh? Te teksty tu wymiatają. You better sleep with your eyes open. Yeah, well, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy. I love you, Arthur Morgan. I love you. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please. Eh? Głupio ci, Frenzlu. Let me come on the raid with you. Raid? Don't be playing coy with me, son. It's unbecoming. That bloody train you and him has set up. What you're doing out here, you're going to need guns, you're going to need men. Oh, that. So Marston told you? It ain't a big show. I need calmness. If I take you, I might as well bring Micah along. Now compare me to that oily turd again. You're a dead man. Fair enough. Anyway, Arthur, what's your problem with me? In fact, don't tell me. I already know. You are threatened by me. Threatened by you? Yeah, my youthful vigor. It intimidates you. Does it? It's a story as old as the hills. The changing of the guard, the fading of the light. You're toast, old man. Staruszko. Okay. And what are you? I'm the future, in all its glory. Yeah, well, good luck. Good luck and shut up. I want to get some rest before nightfall. Także mówię, dla tych dzieci, które mnie oglądają na YouTubie z rodziny Zamorskiej, naprawdę pozdrawiam. Bardzo dziękuję za tą widownię na YouTubie, bo ja chyba nie podziękowałem jeszcze na materiale. Że naprawdę dzięki. Okej, może się dziać, słuchajcie, z tym pociągiem. Będzie zabawa. Świetna misja na to, żeby przypomnieć sobie, jak dobra jest ta gra, słuchajcie. Jak mówię, miałem jej nie nagrywać z powodu, że mam naprawdę dużo długich gier, ale jednak wiele osób mnie do tego przekonało, żebym kontynuował nagrywanie. Dojedź wąwozem do przejazdu kolejowego. Still give them enough time to spot the oil wagon. They see this block in the tracks, they'll stop soon enough. Can't you go any faster? Okay, w takim razie ciśniemy. Picks up a new team of guards at the state line, so it shouldn't be too much in the way of guns to deal with. See, this is what I mean. I disappear for a couple of weeks and you cut me out of all the action. Just the action that requires a break. Ah, you're a funny fella, John Marston. From my folks, eh? You had your feet up the whole time, playing sick, and fondling that new scar, like you're gonna buy a breakfast in the morning. You don't know what you're talking about. Stay close on this. Wouldn't want you getting scratched by a squirrel or something. That could put you out of commission for the rest of the year. Why do you have to speak so much? It's excessive. No właśnie, cały czas gadacie. Stare pliki. Far too much trouble for what we got out of it. Yeah, takes a whole army of bounty hunters to bring in Sean McGuire. And look at me now, in the gutter sea, back in business, boys. You know, ja też wracam do interesu. Do Red Dead Redemption. Nie, goście są... Mega jest ta gra. Okej, okay. Jak mówię, oj, nie dadzą mi skończyć. Cherry picking, I call that.
We'll be out in the middle of nowhere, so it'll take a while for any word to get to the law. But we should still move quick. Aye, aye, Scarface. Oh, shut up, please. We're close, Marston. We're at the railroad. Just carry on a bit further. Okej. No jak mówię, miałem nie nagrywać Red Dead Redemption, bo mam naprawdę dwie już długie gry, God of War i Assassin's Creed, z którym się nie wyrabiam. Ale jak mówię, jeżeli osoby, które nie za bardzo są powiązane z grą, z grami w ogóle i bardzo im się ten tytuł podoba, mówię, oho, to jednak wolę już nagrywać te tytuły, które są najbardziej popularne. Zwłaszcza, że nagrywam tamte gry i nikt tego nie ogląda na YouTubie, tylko właśnie dzieciaki od Zamorskich, którym naprawdę jeszcze raz dziękuję. Na YouTubie mnie oglądają, lajkują mi te filmy i to jest fajne. I choćby nawet dla takich osób warto taki fajny tytuł nagrać, jakim jest Red Dead 2. Ja sobie przypomniałem przez tą jedną misję, którą wam nie pokazałem wczoraj. Właśnie jest taka jedna misja, którą nie nagrywałem. I przez to, słuchajcie, mam możliwość dzierżenia dwóch spluw krótkich w jednej ręce. Ja jeszcze w poprzednich materiałach nie miałem takiej możliwości. Teraz mi się udało to zdobyć. A bodajże, słuchajcie, wykonaliśmy jedną misję, gdzie uwalnialiśmy jednego gościa z domu szeryfa bodajże. Nie pamiętam już, gdzie ten gościu był. Gdzieś w tych regionach, tam gdzie był w kratach zamknięty. Wszyscy pewnie znają teraz, wszyscy ogrywają Red Dead Redemption, to pewnie wiedzą, o co chodzi. Taki gość musieliśmy z taką maszynką z Linką po prostu wyważyć te kraty i uciekaliśmy przez całe miasto i tam była strzelanina. No to jedną misję wam nie pokażę, bo jutro, wczoraj z kumplem w robocie żeśmy ją wykonywali. Jak mówię, i wtedy przekonało mnie to, żeby nagrać ten tytuł, bo kolega Rafał, z którym graliśmy, gra tylko w FIFA i to też nie zawsze. I bardzo mi się ten tytuł spodobał. Przemyślałem, czy nagrywać RDR 2 czy nie. Okej, czyli musimy tutaj na środku ustawić, tak? Dobra. Zatrzymaj wóz na torach. A, dobra. Mr. Marston, Mr. Smith, Mr. McGuire, get over there. When she slows, order. And you? I'm gonna make sure she slows. Okay. Do or die with you. I like it. Get moving. Może być ciekawo. Gubę, rubry zaczynamy. RDR 2 po przerwie. Będzie ciekawo. Będzie się działo, będzie zabawa, jak to mówią, na weselu. Oho. Okej. Nauczyłem się zastraszać ludzi. Po prostu jak celujemy do broni, musimy nacisnąć górny krzyżak i wtedy kieruję naszą spluwę do góry. Słuchajcie, wtedy możemy wystrzelić. To jest taki sygnał ostrzegawczy. Ja się zastanawiałem, jak to zrobić. Wystarczyło trochę sobie poza nagraniem popykać bez stresu i podkrywać. To dosyć rozbieżne sterowanie. No naprawdę, sterowanie w Red Dead Redemption nie jest łatwe. I to z powodu tego, że jest naprawdę dużo opcji tutaj. Jesteśmy to kapitanem, słuchajcie. Szkoda, że nie mogę biec. Ach, to jest jeden z minusów tego tytułu. Że za dużo tu się chodzi, a za mało biega. Dobra, tutaj chyba muszę wejść. Nie? There you go. Let's make this quick, people. Come along. We ain't leaving until this bag's full. I ain't got nothing. Want to have a little chat with Romeo and Juliet here? Okay. Will you, Mr. M? Bobby? A niech będzie. Don't do this. Just give it to him, Thomas, please.
Okay. Okay. In the bag, everything you got. Keep it coming, don't be shy. People like you make me sick. These two seem to think we're playing games. Nie lubię ogólnie bić tutaj ludzi, ale na co zrobić? Dobra. Let's just do what he says, so this can be. Ladies and gentlemen, this is a robbery. Inspect this quick. No, you go ahead and look for the baggage car. Tough guy, which, huh? You sure about why that? Why you wasting our time, huh? You show this son of a bitch we ain't playing around here. Deal with this fella, will you? Dobra. Quick, come on! Come on, partner. Come on, quick! Everything you got. Money, valuable. Dobra, kobiety nie będziemy bić, nie ma co. Dobra. Ładnie, że musimy, nie musimy ich, tych ludzi bić więcej razy niż jeden. Nie lubię po prostu tego robić. Nie jestem fanem przemocy. Morgan tak naprawdę też nie jest zły, ale wiecie, jak to jest na Dzikim Zachodzie, nie? Sprawdź co z Sinem. Dobra. Sprawdzimy. Dobra. Zabójca przestrzenia, nowa umiejętność. Ręczne oznaczenie, wow. Ale dostał. To było piękne. W końcu mi się coś w tej grze udaje. Dobra, zabawmy się. Lubię z takiej kamery nawalać do nich. Dobra, przeładuj. Okej. Mogę zmienić broń ogólnie na strzelbę. Rabin powtarzalny. Strzelby chyba nie mogę tutaj. Nie wziąłem skłonia. Chyba, że to. Dobra, tu mam strzelbę. Chyba. Dokładnie. Chyba tutaj możemy zebrać towar. Teraz bierz. Tutaj mamy drobna brandy. Arthur, we've got a problem. There's two assholes on horses. How many you say? I just see a pair of them. Right, in that case, we're fighting. Marston, Smith, get ready. You men come out the train now, do you hear? We said you men come out now. There's only two of you, you fools. We got a whole lot less to lose. Why don't the two of you ride away? That way neither you get killed. Goddamn liberties. Eh? There's a few more than torn enough. Ożesz ty. My big mouth. Faktycznie. Let's deal with them. We won't tell you again. Come out now with your hands up. Dobra. Dobra. Ładnie. Dobra, przeładuj. Się zesrało. Który to dole? Dobra, weźmy tak może. Zmieńmy kamerę. A jeszcze tego. No dajesz, dajesz kolego. Ej, kurczę, to celowanie w tej grze. To cztery strzały i żadne nie trafione, nie? Dobra, ładnie. A jeszcze z tej strony nakurwiałem, dużo ich widzę. Ajej. Dobra, przeładuj.
Ja w ogóle w nich nie trafiam. Ja kamerę muszę zmienić, bo mi tutaj nie pasuje. Dobra, ładnie dostał. Ło! Ma w serce. A jeszcze tamten. Okej. Headshot. A gdzie one uciekają? Dobra, gdzie mam koń? Dobra, jest nasz konik. Dobra, spadajmy w takim razie. O kurwa. Już wiem czemu. Już wiem czemu musimy uciekać. Dobra, poza ten czerwony obszar. Nie ma czasu na cmenty z tego co zauważyłem. O kurwa. Ale wpadłem w pułapkę. Dobra, nie jest dobrze. W tym kierunku po prostu uciekałem. Dobra, jakoś tam się fuksło. Dobra, jakoś w miarę bez zgonu ogarnęliśmy temat. Nie wiem jakim cudem. Kurczę, nadal nas śledzą. No dosyć dużo akcji było, powiem szczerze. Czy ten czerwony obszar, to w ogóle z tego wyjdziemy? Tak patrzę na tą mini mapkę. Dobra, teraz powoli wychodzimy z tego obszaru. Bo tak dłuższy czas siedzieliśmy w tym środku tego tej czerwonej strefy. Ale teraz powoli widzę, wychodzimy stąd. Bardzo ładnie. Duże prawa stracili cię z oczu. W dalszym ciągu ich unikaj, aż przestaną cię szukać. Okej. Przeładował broń, ale chyba nie mogę. Tylko pociskowo, jeszcze tak przeładowałem. Dobra, tylko nie wiem gdzie się mam kierować teraz. Duże prawa przeszukują teren. A to szkoda, bo chciałem trochę przeszukać tych ciał gości, co ich powystrzeliwaliśmy. O kurwa, ty, znowu nas śledzą. Musimy uciekać tutaj. Widziałeś na mapie, nie dosyć, że są czerwone obszary, to jeszcze jakieś czerwone linie, których też musimy unikać. We can see what they call you, the professionals in the outfit. Shut up. At least we made some money. Hey, what did I get? Gotta be $100 here. Very nice. You weren't even invited. What now? We still need a real big take. Enough for us to get out of here. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so. But I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this lot was just locals. I hope so. I'm gonna head into Valentine, see if I can get something started there. Good idea. Either way, we should all go it alone right now. You know the deal. Don't be followed. Of course not, boss. Szefie. Okej. Okay. Dobra, misja wykonana w takim razie. Elewań z ropy do ognia. Okej, okay, tu jest nasz opis. Okej, okay, myślałem, że więcej zdobędę rzeczy, powiem wam szczerze. Wyszło jak wyszło, ale nie było tragedii. W ogóle nie mam amunicji do tego karabinu. Od cholery, chyba że z tego korzystałem. Nie, to jest do beltuwa. No to do beltuwy tej amunicji jeszcze trochę mam. Tego karabinu również. Dobra, szkoda, że z tych podwójnych spluw wam nie pokazałem jak to wygląda. Ale będzie jeszcze okazja. Dobra, nice. Jedną misję mamy, słuchajcie, zaliczoną. Jak to z tymi misjami teraz tutaj wygląda? Czy może byśmy się cofnęli do obozu? Tutaj mamy jakieś dziwne znaczniki. Można by było to sprawdzić, bo ogólnie jedyną misją taką na mapie, która tutaj jest dosyć widoczna, to jest tutaj pod M. Poprosił cię o spotkanie w jego obozie nieopodal Strawberry. Okej, okay, to będzie jakaś ciekawa misja. Ale ja bym sobie jeszcze sprawdził. Jak jestem tutaj.
Bo tamta misja też jest troszkę oddalona od naszej pozycji i to dosyć sporo. Także ja bym, słuchajcie, i tak mam dużo amunicji wszystkiego. Sprawdziłbym tutaj. O co tutaj chodzi? Mam coś całkiem niedaleko do tego terenu. Żebyśmy mogli zobaczyć, o co tam kaman. Takie też jakieś ala znaczniki zapytania, jak na przykład w Assassin's Creed czy Wiedźminie, takie pola białe. Tam czeka nas albo jakaś ciekawa misja, albo jakiś dosyć taki minimalny quest. Widać, że ta mapa kieruje w tą stronę. Ruszasz na teren legendarnej zwierzyny. Podążaj za śladami, aby wytropić legendarną zwierzynę. Wiecie co, ja tego na razie nie będę robił. Poza nagraniem ogarnę jakąś zwierzę. Bo jeszcze na konkretnie nie wiem, jak to się robi. I może później ruszymy na nagraniu na jakieś grube zwierzyństwo. Już będę wiedział, jak to się robi. Na razie na tym. Teraz miałem jakąś dłuższą przerwę, słuchajcie, sami widzieliście, jak te odcinki z Red Dead Redemption pojawiały się na kanale. Że na razie nie będę polował. Poza nagraniem sobie coś upoluję, a później już na nagraniu coś będziemy się starać działać. Jakaś farma. No i mamy, to mamy to, co jest w Red Dead Redemption najlepsze, czyli graficzka. Ten świat, który żyje własnym życiem, no słuchajcie, coś pięknego. O! Coś się dzieje. Jakąś aktywność, czy mi się wydawało? Jakieś dwie misje mi się już teraz na mapie pojawiły. Teraz pod J coś na mapie mam. O, tutaj coś jest. Czekaj, tu jest ten gościu. Czekajcie, sprawdźmy, o co chodzi. Daj lekarstwo, nie będzie. Just tried that plan over there. It was like a gunshot. No, już przeszło. Po Wigilii, trzeba było tyle nie żreć. A nie jakieś kwiotki mi tu tam wkręcasz, pity. Ja wiem, czy na tego konia wejdzie normalnie, czy nie. Się gdzieś wyrżnie po drodze, ale chyba... Daje sobie radę, kolega. Dobra, jak wykonujecie takie mini misje, jak pomagacie ludziom, to wasza reputacja się zwiększa. Oczywiście możecie tego nie robić, gościa mogli się zastrzelić albo go olać. No wtedy wasza reputacja się zmniejsza i takim robicie się gangsterem, ale tutaj można robić co się tylko chce. To jest gra wzorowana na GTA, także ja nie będę was uczył, o co w tej grze chodzi, bo ja sam w GTA nie grałem. Może kiedyś tam ciupkę. A gdzie jest nasz koń? I on pognał. O, tam nas przejadą zaraz. A nie przejadą te wozy. W ogóle jak ten świat żyje własnym życiem, nie? Piękna sprawa. Dobra,